Czy lubicie świętego Mikołaja? Tak. Bardzo? Tak. A byłyście grzeczne w tym roku? Tak. A za co lubicie tego świętego Mikołaja? Tylko za prezenty? Może za brodę? Za prezenty też. Za taki płaszczyk. A ile Mikołaj ma lat? Nie wiem. 100? 100? 80? Ja też nie wiem. Zapytamy się. Zapytajcie się. A wiecie skąd Mikołaj, święty Mikołaj pochodzi? Nie. Biegula Północnego. Biegula Północnego. Z Japonii. Nie ja, tylko? Ja. La. A który z was dostał już paczkę? O, ja proszę. Dostałam elektryczną szczoteczkę dzisiaj rano, myłam nią zęby. O, proszę, już święty Mikołaj chodzi. No, proszę. Ja mam szczotkę elektryczną. Tak? No, co jeszcze dostałeś? Co jeszcze? Ja dostałam mnóstwo, ale to mnóstwo słodyczy i jojo, piżamy i dostałam jeszcze, jak to się nazywa, dwie gry komputerowe o koniach. Dominika. Ja dostałam lalkę i misia. A Karolinka? Dostałam elektryczną szczoteczkę, Mikołaja z czekolady, rękawiczki, skarpety. Tyle prezentów. O, właśnie, i renifera posłacanego. Ewelinka? Ja dostałam bukiet słodycze i misia. Taki ładny miś. Kruszony, tak? Nie, no, dobra. A ja przyniosłam. Ja dostałam kuchenkę, bo jest piekarnik otwierany i podświetlany. I dostałam zestaw do projektowania biżuterii, a tych koralików jest 1000. No to Kasia teraz będzie ciasto piekła, tak? I jeszcze Kuba, co? Ja dostałam piranie atakują i dużo słodyczy. A Olivia? A ja dostałam takiego skoczka i misia. A. Prezenty, to bardzo grzeczne jesteście. Koczka. Bardzo grzeczne. A jak Mikołaj wchodzi do domu, żeby zostawić te prezenty? A widział? A kto widział, jak Mikołaj wchodzi do domu? No mówcie, mówcie. Ja nie widziałam. Ja nie przez drzwi, bo ja nie mam komina. Raz mi się przyszedł. No a jak to Mikołaj robi? Olivka, wszyscy byli na dole. Byliśmy nas tam bracia w pokoju i Mikołaj zostawił otwarte drzwi i ciasteczka zostało, zniknęły. Jak poszliśmy na górę, to zobaczyliśmy Mikołaja, jak drobinę wątowił, wyszedł i wyszedł. Proszę pani, jak dzisiaj wstawałam dwa razy w nocy do toalety. Nie było prezentów ani nic nie było nie różne. Wstałam za trzecim razem, a to nie było sprawiedliwe, bo brat miał 3 prezenty, a ja 2. I potem wstaję trzeci raz i prezenty. I potem nie mogłam zasnąć, tylko tak się do szóstej. Żeby otworzyć. Weronika? Ja z moim rodzeństwem w pokoju udawaliśmy, że śpimy, bo chcieliśmy zobaczyć Mikołaja. Mikołaj wyszedł oknem. I my otworzyliśmy oczy i zauważyliśmy Mikołaja, jak wchodzi, jak wychodzi. I widziałaś Mikołaja, tak? Tak. No, ja widziałam w czerwonym. Tak? Mhm. Tak? Usiadła, a czy mówię, ja około
Pewnie, że tam. U mnie w tamtym roku dziadka był na górze, no ja się bawiłam z moim bratem, a moja mama też była na górze, więc ja musiałam coś, no i że szliśmy wszyscy, a tu prezenty. No i moją bratę dostał misia, a ja dostałam Hot Wheels. Mój brat w tym roku dostał bluzę, samochód i misia. I dzisiaj jak wstałam tym ze trzecim razem, to ciasteczka były 5. I Mikołaj zjadł 4 i jeden został, a mojego było do końca, ani kropelki nie zostało. No to Mikołaj chyba będzie bardzo zdrowy, prawda? Musi mieć zdrowie, żeby tak jeździć. I jeszcze raz do mnie przyjdzie, bo wczoraj babcia spotkała Mikołaja i mówił, że przyjdzie do babci Marysi, do babci Teresy i znowu do mnie. No proszę, Hania. A u mnie to był jakiś niefer, bo siostra dostała jeden prezent, a ja aż 2. No. To się tak, się cieszy. Może byłaś bardziej grzeczna. A za co lubi? Ja też. Pokażcie, co zrobiliście dla Mikołaja. Pokażcie dla Mikołaja. Co zrobiliście? No. O tak, żeby było widać, czym Mikołaja przywitacie dzisiaj. Ja robię to na innej chwili. Mikołaj. Za co lubicie tego Mikołaja, świętego Mikołaja? Jeszcze za paczki. A wiecie, gdzie prezenty zostawia? Pod choinką. A u mnie jakoś nie zostawił pod choinką. Na łóżku zostawił w torbie. No, nie zostawił. A ten do mojego psa i przykrył nim prezenty. Pani, i też na to były. Pod choinkę. A Mikołaj to nie jest dla nas. A dla naszą choinką, a rodzicom, z naszym bratem i siostrze, zostawił na dole. A może ktoś chce zaśpiewać piosenkę Mikołajowi? Jak on będziecie śpiewać? Tak? Oliwka? Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta, teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach. Stanie Mikołaja dzwonię dzwoneczkami. Święty Mikołaj, bądź już się tutaj z nami. A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gra. Od domu do domu ciężką pracę ma. Pięknie. Jego piękną brodę pokrył srebrny pył. Gdyby ta bieda tak już odpocząć mógł. Święty Mikołaju, my ci pomożemy. Wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy. Stanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami. Święty Mikołaju, bądź wreszcie tutaj z nami. Niech się dziąg pierwszy zwie, miły starszy siwy pan, z wielkim Bogiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest taki. Idzie mi po święty Mikołaj. Widzimy, Mikołaju, tutaj masz przygotowane krzesło, bo zmęczony jesteś, tyle paczek już tak rozniosłeś. Grzeczni są.
Grzeczne dzieci? Tak. Nie. A mają jakieś wierszyki? Tak. Piosenki. Wierszyki. No to wysłuchamy ze śnieżynkami moimi. No, proszę. Gignąc spadł już śnieg, pierwsza gwiazdka z nami jest. Jest ktoś taki, ktoś, kto chce właśnie dziś odwiedzić mnie. Miły, starszy, siwy pan z wielkim workiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Dobrze, bo jeszcze dziewczynki są przygotowane, proszę. Mamy tutaj artystki, także trochę zajmą czasu. Już na płatkach śniegu przygrunęły święta. Teraz wszystkie dzieci marzą tylko o prezentach. Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami. Kiedy Mikołaju, bądź tu, żeś ty tutaj z nami. A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna. Od domu do domu ciężką pracę ma. Jego piękną brodę pokrył srebrny pył. Gdyby tam jedaczek już odpocząć mógł. Święty Mikołaju, my ci pomożemy. Wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy. Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami. Święty Mikołaju, bądź tu, żeście tutaj z nami. Brawo. No, do Mikołaja, do Mikołaja. Raz na nocy grudniową, wśród śnieżnej zamieci, para reniferów z nieba do nas leci. Ciągnął piękne sanie w złocistym zaprzęgu, a w saniach Mikołaj i worek prezentów. Idzie, idzie święty z długą, siwą brodą, a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą. Niosą w wielkich koszach słodziutkie pierniki, ciastka i cukierki, lalki, żołnierzyki. Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci. Idą i szukają samych grzecznych dzieci. Święty Mikołaju, na ciebie czekamy. Przez okno zmarznięte ciągle wyglądamy. No można zjeść, ale słuchajcie, nie za dużo, bo później... Za 30 minut. Tak. Pani, nie, czy panią, ja kupiłam kukuśka i później zostało kukuśka. Ding dong, ding dong, spadł już śnieg, pierwsza gwiazdka z nami jest. Czego trochę boję? Boicie się? Nie. No. A paczki jakieś dostałyście już od Mikołaja? Czy lubicie Mikołaja? Tak. A wiecie, skąd Mikołaj pochodzi? Święty Mikołaj? No mówcie. A wiecie, jak do domu wchodzi Święty Mikołaj? Kominem. I prezenty zostawia? Wiecie jak? Kominem? Nie. Kominką. Prezenty po prostu. Ja sami w pokoju wiem. Jak? Kiedy dzieci idą do pokoju, bo rodzice ich zapraszają, to wchodzi, daje i ucieka. A gdzie zostawia te prezenty? To macie już choinkę w domu? Nie! No to jak? Mówiliście, że prezenty macie. Ja mam misia! No to gdzie wam zostawię te prezenty? Mikołuszka! Gdzie? Mikołuszka!
A byłyście grzeczne? Tak! Nie! Nie, ja nie! Ja nie! To już pewnie czekacie bardzo na tego świętego Mikołaja, tak? Żeby paczki dać. On jest w przedszkolu. W przedszkolu jest. Można przeczytać na płatka śniegu, chcę w podarunku dobre uczynki, myśli wesołe, serdeczne słowa. Uśmiech radosny na twarzach dzieci i tak co roku i wciąż od nowa chcę w podarunku dobre uczynki, myślą serdeczne słowa. Uśmiech radosny na twarzach dzieci i tak co roku i wciąż od nowa. Dzieci były grzeczne i starają się bardzo. No są to dopiero w pierwszej klasie, dlatego wszystko przed nimi. Będą się starać, będą grzeczne, tak? Tak! Troszeczkę się boją, ale tak odrobinę. Ale wiedzą, że Mikołaj kocha dzieci i już uśmiech widzę u niektórych, tak? Tylko u niektórych. Dobrze, siadajcie sobie, dzieciaczki. Kamilka grzeczna była. Zuzia, stań się z boku. To proszę. Tutaj są. Milenka Frydrych. Proszę bardzo. Kacperek Hanski. A ty się boisz Mikołaja? Nie? Tak troszeczkę to się bałeś. Paweł Karwa.